Dzień dobry, witam Państwa po nieco dłuższym weekendzie wraz z wiceministrem spraw wewnętrznych Bartoszem Grodeckim. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Okazało się, że policja była chyba niepotrzebna na Marszu Niepodległości, prawda? Policja jest zawsze potrzebna, to jest jednak zgromadzenie, gdzie schodzą się duże ilości ludzi, więc policja jest potrzebna, ale szczęśliwie wszystko skończyło się dobrze. Nie miała co robić, tak. Tak, nie miała co robić. Natomiast no macie co robić na granicy z Rosją. Powstaje mur, a właściwie zapora, czyli taka zapora z drutu kolczastego. A to dlatego, że rozumiem, polski rząd boi się fali uchodźców, imigrantów, którzy mieliby nadciągać z Rosji. No tylko na razie tych migrantów tam nie ma. No to całe szczęście, że nie ma. To jest odpowiedź na umowę, którą podpisały władze Kaliningradu 1 października o otwartym niebie. I te działania, które wykonujemy na granicy z obwodem kaliningradzkim, królewieckim, to działania prewencyjne. Czyli na wszelki wypadek budujemy zaporę. Tak. No dobrze, ale ta zapora będzie, kiedy ona powstanie? Czy ona będzie wyglądała tak jak zapora z Białorusią? Ta tymczasowa tak. Ta tymczasowa tak i na razie zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Tak jak już zdarzyło mi się powiedzieć, wszystkie scenariusze są na stole, jeżeli sytuacja będzie rzeczywiście wyglądała na taką, kiedy zauważymy wzrost tych nielegalnych przekroczeń, czy próbę wykorzystywania migrantów do wywołania pewnych nacisków na Polskę, czy wspólnotę europejską, wtedy rzeczywiście taka decyzja jest możliwa do podjęcia. Czyli na razie będzie tak, jak jest, to znaczy taka zapora z drutu kolczastego, tak? Tak jest. Ale jakby co, to będziemy budować mur taki jak z Białorusią, dobrze taki rozumiem? Taki scenariusz też jest na stole, plus do tego zapora perymetryczna, bo to jest też istotne. Co to znaczy zapora perymetryczna, od razu ustalmy? Czyli zapora elektroniczna to jest system kamer dziennych, nokto i termowizyjnych, plus czujniki sensoryczne. Na pewnej części, na pewnym odcinku tej granicy z Kaliningradem już taką zaporę mamy, ona się dobrze sprawdza, więc ta zapora czasowa plus perymetria powinna na dzisiaj wystarczyć. No i pytanie, ile to będzie kosztowało? Paść musi. Jest budżet na to przygotowany. Jeśli chodzi o perymetrię, to jest 354 miliony złotych, jeśli pamiętam dobrze. Do końca listopada powinien być wyłoniony wykonawca. Myślę, że koniec... Będzie wyłoniony w przetargu, czy jak zawsze w takich sytuacjach bez przetargu? W konkursie. W konkursie. No dobrze, a czyli 350 będzie kosztowała zapora elektroniczna, perymetryczna, tak. jak ją nazywacie. A ta reszta? No, reszta jest na razie w fazie projektów. Tak? No nie, już tam te zwoje drutu widzieliśmy. Nie, to układa wojsko i to jest ta... Ale ta wojsko też za darmo tego nie ma, no przepraszam. No ma w swoich zasobach. Drut ma za darmo. Przepraszam, nie, no wydaje mi się, że ostatecznie kończy się na tym, że ja muszę zapłacić z podatku. No ma w swoich zasobach, tak czy owak, więc ten drut czy tą koncertinę kupowano na bieżąco. Ona się przydała na Białorusi, teraz będzie rozkładana w Kaliningradzie. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, czy ten mur z Białorusią będzie gotowy do końca roku? Mówię o tej zaporze perymetrycznej, bo mur stoi, tylko elektroniki jeszcze nie Pierwszy było. Odcinek oddajemy w listopadzie, mam nadzieję, że do końca roku uda się zakończyć całość. Panie ministrze, zwracam się do wiceministra spraw wewnętrznych Bartosza Grodeckiego. Czy wy jesteście zadowoleni z efektów tego, jak działa ta zapora na granicy z Białorusią? To po statystykach widać, że jednak ograniczyła ten ruch migrantów na granicy i myślę, że odpowiedź może być jednoznaczna, tak. No dobrze, profesor Maciej Duszczyk, ekspert do spraw polityki migracyjnej, mówi, mur nie spełnia celu, dla których został zbudowany, a mnie to nie dziwi, bo pisałem o tym wielokrotnie. No jak patrzę na te statystyki, o których pan mówi, 60-70, a 1 listopada, tak, było ponad 100 osób? 11. 11 też? No proszę bardzo, 11 osób. Nawet nie miałem, ale 1 też było. Tak. No ale w zeszłym roku mieliśmy tych prób w całym roku prawie 40 tysięcy, to nie za cały rok, bo ta intensywność była różna w zeszłym no roku, tak, ale... a w tej chwili mamy 13, więc jednak spełnia swoją rolę. Ten mur nie oznacza tego, że Łukaszenko przestanie robić to, co robi. On ogranicza możliwości przekroczenia w sposób nieuprawniony granicy państwowej i w tym zakresie spełnia swoją Panie rolę. Panie ministrze, dobrze. Stanisław Żaryn mówił rok temu, rzecznik wtedy był rzecznikiem koordynatora do spraw służb, mówił, że służby mają dowody na działalność pedofilską oraz zoofilię.
tych, którzy szturmowali polską granicę. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński tu w tym studiu mówił niedawno, że były osoby, które miały tam różnego rodzaju związki z organizacjami terrorystycznymi. Terroryści, zoofile, pedofile próbowali dostać się do Polski, wedle waszych słów. To co się z nimi stało? Panie redaktorze, no to próby przekroczenia granicy, tak? Mówimy o próbach przekroczenia granicy. I te osoby, które przekroczyły granicę i które miały w swoich zasobach telefonicznych... Zaraz, a to skąd pan wie, co miał w telefonie dżentelmen, który nie przekroczył granicy? Przecież to się kupy nie trzyma, proszę zobaczyć. Próby przekroczenia granicy to jedno, ale pamiętajmy, że mówimy o okresie, kiedy tej zapory nie było. Jeszcze raz. Mówiliście, że to są ludzie, że to są terroryści, pedofile i zoofile, ci, którzy szturmują granicę. No to co się z nimi stało, z tymi ludźmi? Jeżeli wiemy, kto to jest, no musieliście ich zidentyfikować w ten sposób, że ich złapać już po przekroczeniu granicy. To co się z nimi stało? No, o to pytam. No, część tych ludzi została albo skierowana zgodnie z przepisami prawa do granicy z Białorusią, albo po prostu, jeżeli się udało, zostali wywiezieni do kraju pochodzenia. Czyli pan nie wie tak naprawdę, co się z nimi stało, bo pan mówi albo tak, no tyle to mniej więcej pan wie z procedury. Ciężko mi się odnosić do każdego nazwiska indywidualnie. Nie każdego z nazwiska, ja nie pytam o żadne nazwisko, tylko wie pan, jeżeli ważni ludzie, ministrowie, no pan Żaren awansował, jest teraz sekretarzem stanu, Paweł Jabłoński też jest sekretarzem stanu, jeżeli ważni ministrowie mówią mi, tam są pedofile, tam są zoofile i tam są terroryści, to ja mówię, okej. Okay. Ja to rozumiem, tylko rozumiem, że mam się bać, tak? To powiedzcie mi, skoro wiecie, kto to jest, co z nimi zrobiliście? W części tak, no tak jak powiedziałem, no część tych osób na pewno wróciła... Nie dowiemy się. Panie ministrze, to w takim razie, skoro pan nie wie, to czy jest nadzieja, że ktoś wie? Panie redaktorze, no ale tu mówimy cały czas o osobach, z których zasobów telefonicznych znaleziono takie, a inne dokumenty i zostali po prostu wróceni tam, skąd przyszli. No to jest ta odpowiedź. No ja nie jestem w stanie odnieść się do każdego indywidualnego przypadku. Ale no nie zostali, wiem, czy zostali wróceni, znaczy jeżeli to są groźni przestępcy, na przykład terroryści, to oni zostali zawróceni? Hej, drogi terrorysto, wracaj na Białoruś? Znaczy, nie wiem. Do kraju pochodzenia. Do kraju pochodzenia. No dobrze, panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części rozmowy to jest pytanie o to, czy będziemy gotowi na ewentualną drugą falę uchodźców z Ukrainy, tam i tu i tam, nadciąga zima. Tam ona może być szczególnie bolesna, bo nie ma ogrzewania, nie ma prądu. Czy znowu nie skończy się tak jak w lutym, gdzie wszyscy mówili w studiach radiowych, tak, jesteśmy gotowi, a w końcu, gdy przyjechali Ukraińcy tutaj, no to gdyby nie pospolite ruszenie, to pewnie do teraz siedzieliby na dworcach. No nie do końca, bo jednak rząd zareagował dosyć szybko. Natomiast faktycznie trzeba oddać, że społeczeństwo zachowało się wspaniale. Jak wy jesteście przygotowani na ten temat? Przygotowujemy się i pan minister Szefernaker, pani minister Ścigaj, pan wojewodowie oraz z samorządowcami przygotowują taką bazę recepcyjną dla potencjalnej kolejnej fali uchodźców w związku z nadchodzącą zimą. Natomiast też prowadzimy rozmowy z rządem ukraińskim, bo jednak Ukraińcy chcą, żeby ci ludzie pozostali i tam będziemy pomagać na miejscu. Radio RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z wiceministrem spraw wewnętrznych Bartoszem Grodeckim. Serdecznie zapraszam. Panie ministrze, dobrze, tylko pan mówi tak, przygotowują. To jest taka odpowiedź, która nic w zasadzie mi nie mówi, no bo wtedy też słyszałem, że przygotowują. Że przygotowujemy recepty, ośrodki i tak dalej. My w tej chwili ciągle jeszcze mamy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy są w ośrodkach, no nie w obozach dla uchodźców, ale w ośrodkach przechowywanych takich zbiorowych. Jak ma do nich dołączyć fala, nie wiem ilu, kilkuset tysięcy ludzi? No bo jeżeli władze Kijowa mówią, że Kijów może być ewakuowany, to ci ludzie wszyscy na dacze nie pojadą. No dlatego taka jest działanie teraz podejmowane przez, tak jak powiedziałem, dwie osoby wskazane przez rząd do tego procesu, aby tą bazę wraz z wojewodami, samorządowcami systematycznie powiększać. Ta baza się powiększa. No jeżeli, wie pan, my już przyjęliśmy 1 300 000 osób, tak? W Niemczech jest, z tego co wiem od swojego odpowiednika, 1 000 000 Ukraińców, więc na pewno
na pewno będziemy musieli też pomagać na miejscu i tworzyć jakieś miejsca zakupowe na miejscu, tam, czyli na miejscu w ogóle na Ukrainie. Tak. Ale wie pan, jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie im zapewnić. Nie jesteśmy w stanie ogrodzić mieszkań. Nie jesteśmy w stanie im doprowadzić tam prądu. No nie, ale będą powstawały miasteczka kontenerowe, no to one są wyposażone w takie urządzenia i do ogrzewania, ale też i prądotwórcze. Okay. Panie ministrze, dobrze, mundurówka, czyli nie tylko policja, ale też straż pożarna, straż graniczna, no w zasadzie wszyscy funkcjonariusze mówią, rozumiemy ciężką sytuację, ale inflacja 20%, a my nie mamy podwyżek i chcemy, żeby te podwyżki były nie od marca, tylko od teraz, nie kilka procent, ale przynajmniej tyle, ile inflacja, czyli 20. No, wie pan, prowadzone są rozmowy z związkowcami już od długiego czasu w tym zakresie. Propozycja została złożona ze związkowcą i na dzisiaj nie została zaakceptowana. No, to jest propozycja realnej obniżki pensji. I na proteście... A czego pan się spodziewa? Panie ministrze, no to jest tak, jakbym panu, do pana przyszedł, powiedział, to może by pan chciał zarabiać mniej. To co by pan powiedział? No, wie nie, pan, że jednak jest, niekoniecznie? No, nie, no tam jest podwyżka, no, jak realnie mniej. Przy inflacji 20%, podwyżka, która nawet tego wskaźnika inflacji nie uwzględnia, powoduje, że ci ludzie będą zarabiali realnie mniej. No zgodzi no, się pan no ze tak, mną, ale powiedzmy sobie szczerze, że no, mamy pewną możliwości budżetowe. Te możliwości budżetowe zostały związkom no, przedstawione i te rozmowy trwają. Postulat też został odebrany. Wy mówicie, damy wam 7%. Oni mówią, to bardzo miło, ale nawet dwa razy tyle będzie za mało. Ale na tym polega proces negocjacji, tak? Znaczy, no ludzie przychodzą, składają swoje postulaty ustami swoich przedstawicieli ze związków zawodowych, no i prowadzone są negocjacje. Dobrze. I tak to robimy. Końca nie widać. No mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy jakiś koniec tych negocjacji. Mm. Kiedy będzie strajk i wtedy wszystkich nas szlak trafi i powiemy no, rządzie... Oby nie. Myślę, że takiej sytuacji nie dojdzie. Panie ministrze, dobrze. Chciałbym rozmawiać z czymś, o czymś, czym pan się zna, sądząc z kierunku skończonych przez pana studiów, bo niepokoi mnie jedno. Pan się zajmował cyberbezpieczeństwem. Niepokoi mnie to, bo tak, jeżeli maile ministra Dworczyka krążyły po internecie i w zasadzie są co jakiś czas tak puszczane, to zresztą charakterystyczne, ktoś się tym świetnie bawi, no bo co o jakim nazwisku stanie się głośno, to zaraz znajduje się mail Dworczyka na ten temat. No jeżeli nie jesteśmy w stanie upilnować takich rzeczy, to jak może pan nam zagwarantować, że na przykład wybory, które będą za rok, będą wyborami bezpiecznymi i bezpiecznymi, jeśli chodzi o właśnie liczenie głosów, że to nie Rosjanie policzą nam głosy? No, z tego co wiem, to liczy komisja wyborcza, a nie Rosjanie. Mhm. A Rosjan nie mamy w komisji wyborczej. Rosjanie mogą mieć komputery, mogą mieć takich dżentelmenów, którzy nam to wszystko rozpierniczą. Wysadzą w kosmos. No tak, tak, ale to jest jakiś... trochę mitologizujemy te możliwości. Jednak myśli wszystko, pan? Tak, myślę, że tak. Jeżeli Stany Zjednoczone mówią, że Rosjanie ingerowali w ich proces wyborczy, jeżeli w całej Europie słyszymy o tym, że Rosjanie ingerują nie tylko w, nie wiem, no, w takie terrorystyczne ataki, jak paraliż kolei w Niemczech, ale również w politykę, a pan mi mówi, że to mitologizowanie? No, wie pan, powiedzmy sobie szczerze tak, jeżeli chodzi o sam proces. Od 2018 roku dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Powstała ustawa, powstały ramy prawne, ale na samym końcu cyberbezpieczeństwo, jak w każdym systemie, jest człowiek. I jego świadomość i uwaga na to, co robi. Czyli rozumiem, że minister Dworczyk był po prostu nieuważny. Ktoś dostał się do skrzynki ministra Dworczyka, znając lub hakując jego hasło. Teraz ma pan możliwości, bardzo szerokie, zresztą znane od dawna, podwójnego uwierzytelniania. To jest tylko kwestia tego, jak pan zabezpiecza swoje dane i jak pan zabezpiecza swoje zasoby. A pan system jak tego zabezpiecza swoje dane? Ja mam podwójne uwierzytelnianie. Ale w czym, żeby się do swojego konta mailowego dostać? To jest hasło plus SMS, tak. To bardzo dobrze działa. Wyste panie, pan normalnie SMS-a nie maila nie może wysłać. Nie, no bez przesady, maila wysłać mogę, jak się dostanę do skrzynki. Jak się dwa razy dam uwierzytelnianie. Ale to jest naprawdę proste, naprawdę szybkie i polecam gorąco. Mhm. Każdy system ma swoje podatności, a hakerzy wiedzą, jak to wykorzystywać, więc im ten system bardziej otwarty, a im bardziej utrudniony, to chyba lepiej. Ja dostaję właśnie jakieś SMS-y, ale o dziwo to nie są te. Nikt mnie teraz nie uwierzytelnia, no ale dobrze, pan każe nam się uwierzytelniać, dobra. Nie każe, tylko sugeruje albo namawia. Dobrze, ale to jedno. Natomiast pytanie jest poważne. Czy pan może nam zagwarantować, że
PKW będzie chroniona przed atakami hakerów? Będzie chroniona przed atakami hakerów i mam nadzieję, że będzie chroniona skutecznie. Mhm. To jeszcze jedna ważna sprawa. To jest sprawa granic. Mówiliśmy o zaporze zaporze na granicy z Rosją. Mówiliśmy o murze na granicy z Białorusią. Natomiast teraz więcej pojawia się głosów, że być może wrócą kontrole na granicach z państwami Schengen. Dlatego, że Europa ma ten problem, który my mamy tutaj ze wschodu, ma problem z południa. Ma problem i to dużo chyba większy niż my na wschodzie w tej chwili. Bo ta granica jest oczywiście z śródziemnomorska dużo dłuższa. Debata na ten temat jest w Komisji Europejskiej, w mojej komisji sektorowej, natomiast nie ma konkretnych rozwiązań na stole i to jest zasadniczo problem. A na samym końcu jest bezpieczeństwo i funkcjonowanie strefy Schengen. No właśnie, pojawiają się takie, nie wiem jak to nazwać, takie wypowiedzi, no, które są de facto groźbami. Za chwilę skończymy z kontrolą graniczną na granicy, nie wiem, z Czechami, z Niemcami. A to już się dzieje po części i tak rzeczywiście jest. Jest takie niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy państwa członkowskie nie będą sobie radziły na granicach zewnętrznych, to ten ruch się przełoży na granicy wewnętrzne, a też powiedzmy sobie szczerze, czy i Polska, i Grecja są krajami tranzytowymi, bo ten ruch migrantów do krajów docelowych jest zupełnie gdzie indziej położony, że pojawiają się te głosy, dobra, przyjechali ci migranci tutaj, puśćcie ich dalej. Ale co dalej? Do Niemiec. Jadą, tak. No super, tylko że... Tam, gdzie chcą, no ja nie wiem, czy chcą do Niemiec. No tak, ale w 2007 roku się inaczej umówiliśmy, tak? Wchodząc do Schengen. Mieliśmy ewaluację granicy, byliśmy sprawdzenie chroniem. Ale dostajecie po obie, bo później przyjeżdżają aktywiści z Partii Zielonych z Niemiec i mówią, nie, bardzo źle robicie, że tak traktujecie, no, niehumanitarnie. Tak, ale rząd jakoś tak niespecjalnie jest chętny do przyjmowania kolejnej grupy. To może im dajmy tych, jeżeli oni tak... Oni już mają swoje zasoby recepcyjne naprawdę na wykończeniu w tej chwili. Po naszemu, to co to znaczy? Zasoby recepcyjne mają... Nie mają gdzie tych migrantów więcej przyjmować i ulokowywać. Na poziomie lądowym, poziomie centralnym. Wie pan, ja tych propozycji nie składam, mówiąc zupełnie serio. Natomiast słyszy pan przecież takie głosy od ludzi. Ludzie mówią panu, panie, to ich pan wpuść, niech sobie jadą do Niemców, jak ich Niemcy myślenia. Chcą. Nie, ale gdzie Niemcy chcą? No, mówimy o tych aktywistów. Tak, ja nie mam takiej wiadomości od rządu federalnego niemieckiego. Czyli rząd bierzemy wszystkich, którzy są na granicy z Białorusią, czy gdziekolwiek indziej, czyli płyną do nas ze szlaku wschodnio-śródziemnomorskiego, czy zachodnio-bałkańskiego. Nie ma takich. My tu mówimy sobie o tym, że tu nas 100, tutaj 1000, no 1,5 miliona ludzi, którzy próbowali wkroczyć do Unii Europejskiej z południa, to jest przerażające. Jeżeli... I płyną ciągle. No właśnie, a to się może nasilać, bo głód, a drożyzna potężna, drożyzna dotyka nie tylko Europę, drożyzna dotyka również kraje arabskie, dotyka również Afrykę. Ci ludzie nie będą mieli niedługo co jeść, z czego będą żyć. Płynąć do Europy, tam gdzie te zasoby są. No dobrze, to teraz niech pan, skoro panu płacimy, bo pan jest mądry i to mówię bez przesadnej ironii, to niech pan powie, jak się... Przesadnej powiedziałem. Dziękuję. To niech pan powie, jak się przed tym uchronić. Co możemy zrobić, żeby nie było granicy z Czechami, Słowacją, z Węgrami, z Austrią, z Włochami i tak dalej? Możliwie szybko stworzyć ramy funkcjonowania państw członkowskich jako wspólnoty na reagowanie na taki kryzys, ale najsłabszym elementem całego procesu migracyjnego są nieskuteczne readmisje, czyli powrotu do krajów pochodzenia. To się staje bardzo rzadko, to jest proces bardzo trudny, państwa trzecie wykorzystują ten mechanizm. Readmisje, czyli tak naprawdę chodzi o to, że jak już przybył tutaj dżentelmen, to trzeba go zapakować w samolot. Jeśli się nie kwalifikuje do objęcia go ochroną międzynarodową, powinien wrócić do kraju pochodzenia, bo procedura, którą wszczął, w której się wszczął, nie kwalifikuje się do jej udzielenia. To na czym polega tutaj słabość? Tamte państwa nie chcą ich przyjmować? Tak. No tak. A wykorzystują to oczywiście do rozmów z Unią Europejską w kwestiach właśnie... Dajcie forsę. Na przykład. Mhm. Czyli rozumiem, są państwa... Tylko, że dajcie forsę to jest też, przepraszam, że wchodzę w słowo, dajcie forsę to też jest jeden z porządków, bo dajcie forsę to my tak możemy płacić zawsze. Mhm. To jest bardziej rozwiązanie systemowe, tak? Podpisać stosowne umowy readmisyjne na poziomie wspólnotowym i je bezwzględnie realizować. To znaczy cała Europa musiałaby się dogadać? Unia Europejska wydaje ogromne środki chociażby w ramach polityki rozwojowej, żeby w tych krajach trzecich było lepiej. Tak.
postulowaliśmy to przynajmniej 4 razy, powiązać środki rozwojowe z umowami readmisyjnymi. Nie. Czyli dostaniecie środki, dostaniecie te pieniądze na rozwój, na jeśli podpiszecie z nami umowę i o będziecie przyjmować... Tak. Będziecie swoich obywateli, dodajmy. Swoich. Swoich obywateli, tak. Co jest zresztą normalną procedurą konsularną, czyli miejsca, z którego wyszedłem. No właśnie chciałem powiedzieć, mówi to nam człowiek, który był konsulem. Panie ministrze, bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę, bo to już czas. Na koniec zawsze pada pytanie o książki. Czyta pan książki? Tak. No i co pan czyta? Już panu mówię. Idzie zima. To jest... Dobry tytuł na ten czas. Tak, Garego Kasparowa. W kolejce czeka biografia Dołęgi Mostowicza. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze w tym roku skończyć. Właśnie ten Dołęga to wyszedł w tym roku. Tak, to w tym roku wyszedł, czy jeszcze w zeszłym? Chyba mam w zeszłym. Tę książkę, jej oczywiście nie przeczytałem, ale sobie ale kupiłem. Jest, wygląda dobrze. Tak, u mnie no, też, czeka w kolejce. U mnie też się prezentuje znakomicie. A Garego Kasparowa Idzie zima, to co to? To jest ciekawa perspektywa osoby, która została wychowana w Związku Sowieckim, mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i opisuje całą politykę właściwie dojścia Władimira Putina do władzy i dlaczego w Rosji jest tak, jak jest. I to rzeczywiście ta perspektywa jest ciekawa, szczególnie, że to był Ormianin w Azerbejdżanie, mistrz szachowy. Naprawdę polecam. Nic weselszego, niczego weselszego pan nie czyta? Zajmuje się pan strasznie jednak no, poważnymi i smutnymi rzeczami. W samolocie ostatnio kryminał, ale to chyba też mało ciekawe. To już lepiej nie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Również panie redaktorze. Bartosz Klodecki, wiceminister spraw wewnętrznych, był naszym gościem. Do widzenia. Do widzenia państwu.